Witamy wszystkich hodowców w pierwszym materiale realizowanym przez portal Gołą w sieci. Ja jestem Radek Pająk, jestem założycielem portalu. Odwiedzamy dzisiaj hodowlę z oddziału Pinczów 0176. Hodowlę, myślę, że znaną wielu ludziom w Polsce. Jest to hodowla, która uzyskała tytuł mistrza okręgu Kielce w maratonie oraz mistrza okręgu Kielce w kategorii GMP. Hodowla Łukasza i Małgorzaty Karpińskich. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Lotuję z żoną w tandemie. Witam również kolegę Radzia, że przyjechał mnie odwiedzić, moją hodowlę. No i nagramy nasze gołąbki, jak to wszystko wygląda w naszej hodowli, jak ta hodowla może zaczęła się. Tak, myślę, że na temat tego, jak się hodowla zaczęła i tak dalej, powiemy już, jak przejdziemy do środka. Teraz na wstępie może powiemy coś o oddziale Pinczów, bo to na pewno jest myślę, że tak, że tu jest bardzo dużo dobrych hodowców. Nie wspomnę już o sobie, ale jest Darek Marciszewski, no na pewno dużo hodowców w Polsce go zna. Boguś, ciacia. Sebastian Nowak w tym roku tak samo w derbach, jest piąty w Polsce. No Zbyszek Mitręga, Mateusz Włosiński, to są hodowcy, którzy bardzo dobrze lotują tak samo w naszym rejonie. Zdobywają tak samo czołowe miejsca. No i jak wiadomo, Darek tak samo Maciszewski w zeszłym roku był mistrzem Polski w kategorii maraton, w tym roku jest trzeci w kategorii C Polski. Także myślę, że naprawdę mam z kim tu lotować i konkurencja jest naprawdę silna. No i myślę, że nasz oddział Pinczów jest bardzo mocnym oddziałem, takim wiodącym w okręgu Kielce. Zajmujemy takie czołowe lokaty no, praktycznie co roku. Albo Darek, albo ja jesteśmy na pierwszym miejscu. Ja przykładowo jestem w tym roku w generalnym na pierwszym miejscu. Darek znowu jest w kategorii C na pierwszym miejscu. Także co roku no, coś się da no tak, dobrego ugrać. Zdecydowanie ja tutaj muszę potwierdzić, bo sam lotuję w okręgu Kielce i tutaj kolega Łukasz się wyróżnia, a jak sami słyszycie w oddziale ma rywali bardzo mocnych. Chociażby właśnie kolegę Darka Marciszewskiego. Jeśli chodzi o gołębie, skąd w ogóle pojawił się u Ciebie taki pomysł w głowie, żeby lotować gołębiami? To znaczy, powiem tak, głównym takim moim może, przez to, że założyłem gołębie, no nie wiem, może to jest takie moje spostrzeżenie, ale w tym roku, co założyłem gołębie, rok poprzedzający, chowałem swojego ojca, był pogrzeb mojego ojca i wtedy zawaliła się ta hala, a ojciec bardzo, w Katowicach zawaliła się hala, a mój ojciec bardzo lubił gołębie i tak mnie gdzieś wtedy mnie to pokierowało, ale takim głównym takim, przez to, że założyłem gołębie, to jest mój kolega Radosław Małolepszy, on mnie tak samo zachęcił do tego i myślę, że i dużo gołębi posiadam od niego i te gołąbki doprowadziły do tego mojego wyniku. Kolega Radosław Małolepszy z oddziału Radomsko. Tak, tak. Pozdrawiamy serdecznie kolegę Radka. Również pozdrawiam Radzia Małolepszego. To były pierwsze gołębie, które... Tak, które i od Stanisława Szczypiora tak samo, ten właśnie Wanu, ten 95-70, to od Stasia Szczypiora, no tak samo, to jest gołąb jeden z najlepszych w moim rozpłodzie, tak samo dzięki temu gołębiowi, no słychać o mnie w Polsce i w okręgu i w oddziale, no i też muszę powiedzieć, że naprawdę wspaniały hodowca. Ja pamiętam taką sytuację, bo mówisz, słychać o mnie w okręgu w Polsce. Pamiętam taką sytuację w 2017 roku, przy odebraniu nagród, jak oglądaliśmy właśnie wręczenie pucharów, to w każdej kategorii praktycznie, o ile nie w każdej, wydaje mi się, że w każdej. No, w sześciu kategoriach byłem mistrzem i w dwóch kategoriach byłem wicemistrzem, także to był naprawdę udany mój sezon, bo w oddziale wszystkich kategoriach wtedy byłem mistrzem, no oprócz młodych, bo tam młode to lotuje na poziomie może trzeciego miejsca, drugiego, bo praktycznie w większości to wygrywa Darek. Na młodych jest w tym zawodowiec. Także mi się wydaje, że no rok 16 tak samo był dla mnie super udany, bo no trzecie miejsce w generalnym to myślę, że no też takie miejsce w ścisłej czołówce Polski, ale i 17, tak samo pierwszy przodownik
generalnym mistrzostwie Polski i praktycznie tak samo od 5 czy 6 lat tam utrzymuje się w pierwszej dziesiątce, 15 Polski. Poprzeczkę w 16-17 roku postawiłeś sobie bardzo wysoko. Bardzo wysoko. No. Ale cały czas te wyniki... Tak jest, no, w 18 roku tak samo, tam czwarty przodownik Polski, czyli siódmy w Polsce, w zeszłym roku 15 przodownik generalnym, w tym roku no 10 przodownik w Polsce w maratonie. No myślę, że i od, chciałbym się pochwalić, że praktycznie od 6 lat w generalnym w okręgu jestem 4 razy mistrzem okręgu. Raz byłem drugim wicemistrzem, no i siódmym przodownikiem. Także myślę, że no wyniki są super. No powtarzalność na pewno godna pozazdroszczenia. Ach, chciałbym jeszcze powiedzieć, że hodowla praktycznie to jest oparta na takich dwóch parach gołębi, które no naprawdę gołębie u mnie dają super i myślę, że u niektórych hodowców tak samo z tego co wiem i słyszę, że gołębie się sprawdzają, także myślę, że to jest, ja nazwałem tak to, że to są dwie moje złote pary, a jak to tak uważa, to nie wiem, ale dla mnie to jest to, co najlepsze i najbardziej... No w zasadzie można powiedzieć, że 70% gołębnika to gdzieś w sobie. No nawet bym powiedział, że więcej, może nawet i 80% gołębnika to się wywodzi z tych dwóch właśnie par, z tego 95-70 i 106-50 samiczki. A z drugiej strony znowu z tego ferworta 3-3-1 razy drapka 16-84. To mogę powiedzieć, że już dzieci, nawet i wnuczki tych gołębi również przekazują bardzo dobre geny innym gołębiom. No i w tym roku, co mogę powiedzieć, 3 gołębie, które są w maratonie, no to są z jednej strony po dzieciach złotej pary i złączone na złotą parę numer 2. I są te gołąbki jak i w kategorii B, tak i w kategorii maraton. I w tym roku nawet, co się chce pochwalić, no samiczkę, co mam w okręgu, pierwszą w kategorii C, to tak samo jest łączenie jednych dzieci, jednej pary, z jednej strony pary, na drugą stronę dziecko, z drugiej strony pary. Myślę, że na temat wyników porozmawiamy sobie, jak przejdziemy do środka, bo właśnie no, zaplanowaliśmy to tak, że nagramy chwilkę relacji. Myślę, że dokładniej wtedy powiem, przeczytam, czy tam... Dokładnie. Podzieli się z nami swoimi sukcesami Łukasz. Tak, a myślę, chciałbym dodać, tak, że bo mówię o sobie, a chciałbym powiedzieć, że zawdzięczam, bo lotuję w ogóle w tandemie z moją żoną Gosią. I praktycznie jakby nie ona, to moje wyniki na pewno by nie były takie, jak są w tej chwili. I to jest poniekąd, myślę, że może 60% zasługi to jest mojej żony. No właśnie, tak rozmawialiśmy parę dni temu, że z tobą będę rozmawiał o gołębiach, a z no tak miało być, że ja przed tym... Tak jest, tak miało być. Tak, także myślę, że teraz przejdziemy sobie do gołębnika lotowego wdowców. No to chciałbym przedstawić swoje lotniki, no w tym roku, które, znaczy no nie w tym roku, bo w 20, bo ten rok już jest następny i no i trzeba myśleć już o następnym roku, ale pokażemy gołąbki w zeszłym roku, które no coś dla mnie wywalczyły. Które wywalczyły te tytuły mistrzowskie, gołąbki są wypierzone, także możemy przejść do gołębnika i pokazać. Wypierzone po kuracjach, porobione kuracje, no myślę jeszcze na jajkach. Myślę, że na ten temat też porozmawiamy więcej w środku. Także przechodzimy teraz do gołębnika. Znajdujemy się teraz w gołębniku wdowców. Tak, tak jest. Chciałbym zaprezentować moją najlepszą samiczkę z 2020 roku. Jest to samiczka, która w kategorii C jest najlepszym asem oddziału, ma 5,75. I jest w drużynie tak samo mistrzowskiej okręgu Kielce w kategorii maraton. Ma koeficjent 11 bodajże z haczykiem. W kategorii B ma 8,94. Ona jest liczona dla kategorii B i jest liczona do kategorii maraton. Co chcę się jeszcze pochwalić, że ten gołąbek w tym roku jest dwa razy pierwszy na rejon. Z pierwszej 500 jest na 6 ponad 1000 gołębi jest pierwszy z wyprzedzeniem. I z drugiego maratonu ten gołąbek tak samo jest pierwszy na rejon również i też tam ma wyprzedzenie. A jeśli chodzi o rejon lotowy, to z jakimi oddziałami lotujecie? No to tak samo jest tutaj Sędziszów. Też bardzo dobrzy hodowcy są w Sędziszowie. I w tym roku, w 2020 mieliśmy rejon lotowy z Łukaszem Witkiem, czyli ze Staszowa. No też jak wiadomo, Łukasz jest dwa razy mistrzem
Polski w kategorii na młode. Tak jest. Jest dwa razy wicemistrzem Polski, bo on dwa razy zajął drugie miejsce kolega. Tak. Tam w tym roku niewiele brakło. Tak jest. Jak się nie mylę, to 200. Także no do 3 razy sztuka. Także pomimo, że dużo jest bardzo dobrych gołębi u nas i tak samo ludzie hodują olimpijczyki, ta samiczka w zeszłym roku dwa razy potrafiła wyprzedzić ten rejon i dwa razy zajęła pierwsze miejsce. Także gołąb to już na następny rok nawet... A co bym jeszcze chciał dopowiedzieć, bo to jest gołąb najlepszy w kategorii C w okręgu z 2 lat. Ma koeficjent 25,80. Tak jest, 25,80. I to jest gołąbek, tak jak mówiłem wcześniej, połączenie dzieci, dwóch par złotych na siebie i właśnie to jest ta samiczka z tego połączenia. Mamy pierwszego gołębia z drużyny. Teraz myślę, że zaprezentujemy kolejną. Tak, już zaprezentuję. Tutaj sobie przygotowaliśmy, żeby już nie latać, nie schylać się. Gołąb numer 2 to jest... Tu jest samiczka o numerze 4199, bo tam ta była 5019, zapomniałem powiedzieć. Tu jest gołąbek tak samo również w kategorii bodajże B ma 16 koeficjent. W 2020 była liczona do kategorii B. Tam bodajże byłem drugim przodownikiem okręgu Kielce, ale jest tak samo liczona do maratonu, czyli mistrza okręgu Kielce. A co chciałbym jeszcze dopowiedzieć, ma 10 konkursów, jest drugim lotnikiem oddziału, a w maratonie ma koeficjent 21 z haczykiem. I to jest... Również takie samo połączenie, że dziecko jednej pary łączone jest, czyli tej mojej najlepszej samicy, czyli tej Asicy, córka razy na 3072, czyli lotnika z 2016, najlepszego lotnika oddziału 2016. Może pokażemy ją tutaj bliżej, jak wygląda, jak się prezentuje. Jak widać, gołębie Łukasza są całkiem oswojone. Chyba musisz z nimi spędzać sporo czasu. I ona też, chciałbym się pochwalić, że w tym roku... Pomimo to, że dobrze siadała i z 500 i siadała z maratonów, również zajęła pierwsze miejsce z 315 km. Także na oddział. Na każdy dystans. Tak. Zresztą twoja hodowla na każdym dystansie spisuje się nie. No ja myślę, że tak, no bo skoro wyniki w GMP, to myślę, że gołębie nie są na jakieś kategorie tylko A czy B. Myślę, że moje gołębie potrafią latać na 100 km i potrafią latać na 500 i na 700 km. O czym zresztą świadczy wynik chociażby z 17 roku, gdzie tak, w każdej kategorii jakiś wynik jest wykręcony. Tak jest. Chciałbym teraz do prezentacji trzeciej samiczki. Chciałbym zaprezentować, bo myślę, że to będzie gwiazda na przyszłe lata. Teraz będzie samiczka roczna. Tak, to jest roczna, teraz w tej chwili jest 2-letnią, ale co chcę powiedzieć o niej. To jest, pomimo, że to był gołąbek roczny, ona potrafiła siąść z 2 maratonów. Na pierwszym maratonie wyprzedziła moje gołębie i na maratonie 3 siadła 2 na rejon, 4 na okręg. Także myślę, że to będzie przyszłość mojego gołębnika, bo naprawdę tam 500 i maratony ten gołąb potrafi sobie, pomimo że roczny, potrafi sobie radzić. Tak jak wcześniej mówiliśmy. I tak samo to jest córka syna ciemnego tego 95-70, czyli gołąbka 72-55. Także myślę, że to będzie gołąbek w tym roku, jeżeli mu się coś nie przydarzy, będzie... Jeszcze przed sobą karierę ma dość długą. No właśnie. Tak młodym wieku już tak bardzo dobre wyniki. Myślę, że teraz przejdziemy do prezentacji samców. Bo chciałeś pokazać nam jeszcze 2 najlepsze lotniki. Tak. Z tego tak. Myślę, pierwszego i drugiego lotnika i ten oddziału. Najlepszy lot, no to pokażemy, za chwilę pokażemy już tylko. Myślę, że właśnie pokażemy kilka gołębi w dzisiejszym materiale, jeśli chodzi o lotniki, bo później będziemy też mieli gołąbki na aukcję, które Łukasz tutaj dla nas przygotował. I jak ktoś chce zobaczyć, bo to ludzie różnie gadają, ale tu proszę zobaczyć, tu są gołębie, że... Nie wierzą w to, że są gołębie z jednych linii, z 2 linii, no niech ktoś zobaczy, są 4 samice pokazane, znaczy 4 pokazane, tu są 4 w tym gołębniku i są wszystkie praktycznie ciemne, no jedna jest nakrapiana.
wszystkie praktycznie ciemne i co jest ciekawe, te gołębie bardzo tylko, że tu są swobodnie już... się przy nas czują. Tak, to są dwie wnuczki i dwie prawnuczki, o, że tak powiem. Dwie wnuczki i dwie prawnuczki, tak jest, zgadza się. Także teraz przejdźmy do pokazywania samczyków lotowych, tych, które osiągnęły najlepsze wyniki w sezonie 2020. Chciałbym zaprezentować samczyka 6215. Jest to najlepszy lotnik oddziału w 2020 roku. Jest to gołąbek, który był liczony również do kategorii maraton. W kategorii maraton ten gołąbek ma 13, bodajże chyba 60 w maratonie. W kategorii C ma 15 i w kategorii B ma bodajże 32, jak się nie mylę, ale chyba się nie mylę. I to jest gołąbek, który jest pełnym bratem mojej tej 3289 Asicy. Z takiego samego połączenia jak, no jego ojciec jest 331, a matka 1684. Także myślę, że ten gołąbek tak samo jeszcze w tym roku pokaże jakiś... To jest gołąb czteroletni teraz. Tak, 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 tak. A jeśli chodzi o gołębie i o ich wiek, to do jakiego wieku lotujesz gołębiami? Czy zwracasz na to jakąś bardzo uwagę, przenosisz do... To znaczy, powiem tak, że... Samiczki na pewno dłużej. Niektóre samice potrafią 6 lat u mnie służyć jako gołębie lotowe, a niektóre no to po 5, jak są już widzę, że są takie gołębie bardzo wybitne, super, to takie gołębie po prostu daję do rozpłodu, bo myślę, że takie gołębie, które pokazywały swoje walory lotowe super, no to myślę, takie gołębie do rozpłodu chyba najlepiej się nadają, według mnie, tak uważam. Warto przeznaczyć takiego... Tak, tak, bo myślę, że kupić gołębia i może przereklamowanego, może nie przereklamowanego, a u siebie pozbyć się dobrego, no to mi się wydaje, że lepiej swojego gołębia przeznaczyć, który latał dobrze w lotach, to lepiej przeznaczyć go do swojej hodowli i lepiej zatrzymać go u siebie. Dokładnie, myślę, że wtedy jeszcze jego dzieci mogą nam dać sporo radości. Tak, a już mam dużo po prostu gołębi, tak samo tych samic, które są przeznaczone, znaczy tych gołębi, co są przeznaczone do rozpłodu, tak samo dużo gołąbków się już pokazuje, tak samo na gołębniku lotowym. I to są już wnuki do tych moich par rozpłodowych. Teraz zaprezentujemy kolejnego gołębia. Jaki to będzie teraz samczyk? Kolejnym gołąbkiem to jest samczyk 4098. To jest też bardzo dobry gołąbek. W zeszłym roku miał 12 konkursów, w tym roku ma 10 na 12 wkładań. Jest drugim lotnikiem oddziału. Ten gołąbek zaś wywodzi się z półbrata do tego 33-31, czyli tego Fervorta. Z ojca strony jest, ojciec jest ten sam, ale z matki strony tam jest z innych gołąbków, od Huberta Palęgi, z tego co pamiętam. I, a z drugiej... Gołąbek taki dość mocno zbudowany. Tak, tak, tak. I powiem, co chciałbym dopowiedzieć, że ten gołąb jest naprawdę uparty, bo w zeszłym roku na ostatnim maratonie ciężkim siadł jako ostatni w oddziale. Praktycznie godzina była 10.30, ten gołąbek potrafił jeszcze dolecieć, czyli ten gołąb ma charakter walki i po prostu leci do końca, a w tym roku znowu, znaczy w 2020, tak samo również z ciężkiego maratonu ostatniego, ten gołąbek zameldował się jako drugi na oddział na drugi dzień, także ma naprawdę ten gołąb taki charakter walki. To już praktycznie ciemno było, jak on, tak, jak tak. On przyleciał wtedy, nie? No i tu z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że to jest tak samo wnuk do ciemnego, bo to jest nie wnuk, prawnuk do ciemnego, z drugiej strony, bo to jest 137. O, proszę. Mamy teraz piękne ujęcie, jak właśnie z gołębiami Łukasz. Bo on jest po córce 137, samiczce, która tak samo w rozpłodzie jest bardzo dobrym gołębiem. I chciałbym jeszcze zaprezentować jednego samczyka. Jest to gołąbek o numerze 4047. Jako dwuletni gołąbek był w najlepszym w kategorii, może nie najlepszy, źle powiedziałem. Jako dwuletni gołąbek był w kategorii B, miał 9,
70 w kategorii B. On siadł pierwszy na oddział, szósty na oddział, szósty na oddział. I w kategorii A również miał 9. No taką samą miał koeficjent jak w kategorii B. Ale co chcę powiedzieć, w zeszłym roku tak samo na tym ostatnim locie, maratonie ciężkim, pomimo, że to jest gołąbek duży, dał radę i siadł czwarty na rejon i nie wiem, chyba ósmy na okręg, tak mi się wydaje. Co bym to chciał powiedzieć, to tak samo, że to się wywodzi z pełnej siostry 32,89, czyli kolejny gołąbek, który jest z tej mojej właśnie złotej pary, z tej linii. W połączeniu na znowu takiego samczyka z Hurikanów. Bo nie powiedziałem, mówię, a nie powiedziałem, że tak samo podstawową linią taką super, co się u mnie sprawdza, są Hurikany. Właśnie ta Hurikanka 106,50 i w połączeniu z tym ciemnym to naprawdę no, dla mnie to jest rewelacja, bo gołębie przez parę lat i przekazują super geny. O właśnie o to chodzi, żeby znaleźć takie gołębie, z którymi będzie się... No może ja akurat nie wiem, no może... Może spotkałem kolegę takiego, tak jak Radzia, mało lepszego. Jeszcze raz chcę mu podziękować za to, że naprawdę gołębie, które wziąłem od niego, to są gołębie od serca. To jest człowiek, który taki, mi się wydaje, że raczej nikogo nie ocygani, a pomoże i podpowie jeszcze. Naprawdę dużo, dużo ludzi się musi od niego jeszcze uczyć, hodowców, bo naprawdę jest człowiekiem, dla mnie to jest jak brat. Także bardzo miłe podsumowanie tutaj z gołębika na koniec. Znajdujemy się teraz już w domu Łukasza. Chcielibyśmy, żebyś nam powiedział trochę coś na temat wyników. Kiedy wyniki pierwsze się pojawiły, kiedy w ogóle zacząłeś lotować gołębiami. I pokrótce przedstawił nam te osiągnięcia. To znaczy powiem tak, moje wyniki, znaczy zacząłem swoje hobby, zacząłem swoje lotowanie gołębiami, zacząłem od 2007 roku. No tam w pierwszym roku już coś tam wychodziło, bo tam już na młode byłem trzecie miejsce miałem w oddziale. Ale takie wyniki to przyszły w 2014 na skalę ogólnopolską. Chciałbym tutaj się pochwalić, miałem najlepszą samiczkę roczną w konkursie redakcji. 32,89, miała 13 konkursów i miałem drugiego samczyka o numerze 44,35 w konkursie redakcji, 12 konkursów. To był rok 2014. No i w oddziale byłem mistrzem oddziału już gołębiami rocznymi. Chciałbym powiedzieć teraz o roku 2015. No w roku 2015 wyniki już były coraz lepsze, bo już w oddziale byłem mistrzem oddziału z całości, byłem pierwszym wicemistrzem z 50. W kategorii A byłem pierwszym przodownikiem, w kategorii B byłem mistrzem, w kategorii C wicemistrzem i w kategorii maraton wicemistrzem. W kategorii super mistrz pierwszym wicemistrzem i w GMP mistrzem. Rejon mieliśmy 4 oddziały, tak samo byłem mistrzem. Rejon był między Pińczowem, Jędrzejowem, Busko-Zdrój. Przepraszam, 3 oddziały. Tak samo na 300 hodowców zająłem pierwsze miejsce. No i to się już taki był pierwszy naprawdę rok, którym już w generalnym wygrałem w okręgu Kielce, zostałem mistrzem i w supermistrzostwie zostałem drugim wicemistrzem. A w regionie krakowskim zająłem pierwszego przodownika w GMP. No a w mistrzostwie Polski to było miejsce 29 przodownik w GMP. No, już czułeś, że idzie to w dobrą stronę. No, bo już naprawdę 2016 rok to już dla mnie był no, jeden z najlepszych, bo zdobyłem tytuł drugiego wicemistrza Polski. Ale i w oddziale tak samo już wyniki były też bardzo dobre. Tytuł drugiego wicemistrza Polski z wynikiem 1876. 77. 77. 64 bodajże. 64, także wynik bardzo. No w oddziale tak samo, no. W tym, z całości mistrz, z 50 mistrz, w kategorii A mistrz, w B mistrz, w C mistrz, w maratonie mistrz, w GMP mistrz, w intermistrzostwie mistrz, w supermistrzostwie pierwszy wicemistrz, no i w rocznych wicemistrz. I tak samo w rejonie naszym na 3 oddziały, na 300 hodowców, tak samo zająłem pierwsze miejsce tytuł mistrza. No i w okręgu Kielce to był już drugi rok, w którym miałem pierwsze miejsce w generalnym. W kategorii B czwartego przodownika, w C pierwszego wicemistrza, w kategorii maraton pierwszego wicemistrza. Także
widać, że no nie tylko człowiek leci w jednym roku, tak samo leci w maratonie i w kategorii w dalekich dystansach, praktycznie leci co roku, coś ugrywa. Kilka lat z rzędu. Tak, tak. Wyniki na szczeblu. Tak. I co tu jest? I w kategorii intermistrzostwo wicemistrz, w kategorii super mistrz, drugi wicemistrz, w kategorii zespół lotników, drugi wicemistrz. A później nadszedł rok 2017. To już 2017 to dla mnie był no już na skalę Polski, to był najlepszy rok, bo praktycznie we wszystkich kategoriach to czołówka Polski, no ale to w oddziale we wszystkich kategoriach to były miejsca mistrzowskie. W okręgu oprócz dwóch kategorii maratonu i kategorii C to zająłem 6 razy mistrz byłem i 2 razy wicemistrz. To tylko pokazuje, jak hodowla odnajduje się na tak, od kategorii A aż do kategorii maraton. Tak, powiedzieliśmy w Gołębniku, że te gołąbki nie latają tylko na krótkim dystansie czy na średnim, tylko na długim i na maratonie, na każdym po prostu dystansie te gołębie sobie radzą. No i gołębie też nie tylko u Ciebie się dobrze sprawdzają. To znaczy no jest już są takie pierwsze w tym roku... Może nie w tym roku, bo już w zeszłym roku, ale w tym roku naprawdę już na moich gołębiach no poleciało kilku hodowców bardzo fajnie, tak jak przykładowo Andrzej Skóra, który jest 6. przodownikiem Polski w kategorii B, tam chyba bodajże 81 koeficjent ma w kategorii B. No też gołąbek oryginalny u Rafała Jagiełło, samiczka bodajże 54-63 jest. Trzeci gołąbek w konkursie redakcji na długim dystansie, a najlepszym gołębiem u nich w Nowym Sączu, w okręgu Nowy Sącz jest w kategorii maraton, czyli długi dystans. No i co jeszcze chcę powiedzieć, no u kolegi Karola Pająka tak samo gołąbki, no leci tak samo, bardzo dobrze chłopak, gołębi się też spisują, no u innych hodowców też się dobrze spisują, ale już nie będę wszystkich wymieniał, bo tak, ja jeżeli kogoś pominąłem, no to przepraszam, ale wszystkich nie będę wymieniał, bo widzę, że te gołąbki sobie już nie tylko w Pińczowie dają radę, to tak samo gdzie indziej dają radę. No i chciałbym dokończyć tu jeszcze 2017 rok, wyniki w Polsce, to jest tak, tak. A pominąłem. To też jest ciekawostka, bo w 2016 roku byłeś trzeci, w 2017 roku byłeś czwarty. Tak. Dwa takie bardzo owocne sezony. Tak jest. I w Generalnym Mistrzostwie Polski w 2017 byłem pierwszym przodownikiem z wynikiem 1876, 74 punkty. Co jeszcze w 2017? Zająłem drugi zespół lotników w Polsce. 128 konkursów. 60 560 konkursów kilometrów, także 12, no prawie 13, tak. Ale co chcę powiedzieć, że w 2017 w oddziale miałem 30 gołąb, nie miał mniej niż 10 konkursów. Także naprawdę to był rok dla mnie rewelacyjny. Wtedy mieliście lotów 14, tak? 15, tak. Dosyć tak. W kategorii A tak samo to byłem 19 przodownik, w kategorii B 10 przodownik polski, w kategorii C 9 przodownik polski i w kategorii maraton 13 przodownik polski. W międzynarodowym współzawodnictwie intermistrzostwo 15 przodownik. Co chciałbym tu jeszcze dodać? A i moja samica ta 32,89 zajęła w kategorii C 14 miejsce w 2017, 24,956 koeficjent. A znowu samiczka 34,06 zajęła 11 miejsce w maratonie, czyli w klasie E 33,655. Ale tu się nie pochwaliłem jeszcze. W 2015 roku ta samiczka 32,89 miała 5 miejsce w kategorii wyczyń z 2 lat. Ona miała ponad 12 tysięcy bodajże konkursu kilometrów. Miała 5 miejsce. I co jeszcze chcę powiedzieć? W 2017 roku, dobrze ja mówię, w 2016 roku zajęła
siódme miejsce w kategorii B, ale tylko przez to, że u nas postawiłem ją na kategorię B, bo miałaby lepszy wynik w kategorii B, bo miałaby czwarty w Polsce, ale przez to, że u nas w okręgu było dużo dobrych wyników, także to był błąd, że przestawiłem ją na kategorię B, ale pomimo to, no to ten gołąb widać, że co roku w Polsce był bardzo wysoko. To jest rok 2017, rok 2018, no to myślę też, może nie był taki jak 17, 16, ale też w Polsce bardzo dobry wynik, bo w kategorii B, może zacznę od, w Polsce, to był w kategorii B to był czwarty przodownik Polski z koeficjentem 51,47. W kategorii, w oddziele, w kategorii A wtedy byłem wicemistrzem, w kategorii B mistrzem, w kategorii C pierwszy przodownik, w kategorii maraton wicemistrz, w kategorii GMP wicemistrz, w kategorii Inter wicemistrz, w supermistrzostwie mistrz, zespół lotników drugi, pierwszy wicemistrz, Open 1 pierwszy wicemistrz i Open 2 pierwszy wicemistrz. To jest oddział. W okręgu Kielce byłem wicemistrzem w kategorii B. W kategorii maraton 11 przodownik, w kategorii GMP 7 przodownik, w kategorii intermistrzostwo 1 przodownik i w supermistrzostwie 2 przodownik. No to tak jak i powiedziałem, że w kategorii B, no to też myślę, że to brakło tylko kropki nad i, żeby coś tam dołożyć, ale może kiedyś to nastąpi. W kategorii, tak jak mówiłem, byłem czwarty przodownik, siódmy w kategorii Polsce. I tak, powiem, że jeszcze samiczka, pełna siostra samicy 32,89, samiczka o numerze 62,39 zajęła w 2018 czwarte miejsce, tak samo w konkursie, nieźle, zajęła czwarte miejsce w Polsce w kategorii wyczyn z 2 lat, 12,625 konkurs o kilometrów. I czwarte miejsce w konkursie redakcji na średnim dystansie. Także też myślę, że też był nie rok niezły, udany. Myślę, że rok był bardzo dobry, ale zależy jakie masz wymagania. Bo po takim sezonie jak 17 czy 16 to na pewno te wymagania rosną. Tak. Więcej. A jednak utrzymać ten poziom to też jest sztuka. No i 2019 rok. Oddział Pinczu, no to w GMP pierwszy wicemistrz, w intermistrzostwie pierwszy wicemistrz, w supermistrzostwie pierwszy wicemistrz. Roczne, no rocznymi praktycznie od 6 lat też mi się udaje, raz tam miałem chyba drugiego wicemistrza, a tak to od 6 lat praktycznie mi się udaje wygrać, a u nas gołębiami rocznymi, no to myślę, że ktoś jakby spojrzał na to z boku, to u nas przeważnie każdy hodowca, z większości hodowców, to rocznymi gołębiami lotuje do końca. No, ja wcześniej, no to tak lotowałem praktycznie, bo teraz zaczynam samczyki oszczędzać, ale samiczki u mnie robią cały program lotowy. Czy to jest 14 konkursów, czy 13, znaczy 14 lotów, czy 13, one robią od A do Z. I z samcami jak sytuacja? Samczyki no, od 2 lat zaczynam oszczędzać, i bo samczyki według mnie no, to są gołębie troszeczkę... Ale też co masz na myśli mówiąc oszczędzam? Bo dla niektórych oszczędzam to jest kładę na 300 km i dalej... Nie. U mnie roczny samczyk to musi zrobić wszystkie 500-ki, wszystkie 300-ki. Niektóre samczyki też tam kładę na maraton, ale samiczki to praktycznie wszystkie idą na maratony i wszystkie... No u nas nie ma, u nas po prostu się lotuje całym gołębnikiem, może też gołębi nie mało hoduje, bo dużo, no tam trochę tych gołębi ginie, no ale przez co je można przeselekcjonować, no mi się wydaje, że tylko przez kosz, jak nie będziemy wkładać tego, nie będziemy lotować ostro, no to raczej mi się wydaje, że wyników takich robić nie będziemy, no ale... Mogę źle gadać, może mnie ktoś tam... Każdy ma swoje podejście. Tak. Ale myślę, że to jest dobra droga, bo jednak te gołębie później, mimo że zostanie ich na przykład troszkę mniej, to można na nie liczyć już jako 2-latki. Nie wiem, czy mówiłem już o okręgu Kielce w 19, chyba nie mówiłem. Nie mówiłem. I w kategorii GMP w 2019 roku zająłem drugiego wicemistrza okręgu, w supermistrzostwie drugiego wicemistrza okręgu, w kategorii C pierwszego przodownika,
w kategorii intermistrzostwo drugiego przodownika, w kategorii A piątego przodownika, w kategorii zespół lotników, ósmego przodownika. I co bym jeszcze tu chciał dołożyć? A, i w 2018 roku, też pominąłem, ale to już, miałem drugiego samczyka rocznego też w Polsce, pominąłem to. W konkursie redakcji miał 11 konkursów. Teraz przechodzimy do tego sezonu. A, i jeszcze 2019 w Mistrzostwie Polski w kategorii GMP zająłem 15 przodownika, w kategorii C 28 przodownika. Więcej to nie będziemy czytać, bo... To cały czas bardzo wysokie miejsce. Tak, jest bardzo dobrze. No, jeśli chodzi o sezon 2020... W 2020 roku, no to też mi się wydaje, pomimo, że zaczęliśmy sezon bardzo późno, pogody były burzliwe. Szybko w miarę to... 300 km. Tak, tak. Pierwszy lot był 165 km bodajże, a drugi lot już mieliśmy 300 km. I powiem, że nawet nieźle to wyszło. Bo w kategorii GMP w oddziale Misz, w kategorii Intermistrzostwo Misz, w kategorii Maraton wygrałem z mistrzem Polski Darkiem 46,87 koeficjent w maratonie, także... To jest też najlepszy wynik okręgu. Tak, najlepszy wynik okręgu, no bardzo się cieszę, bo wiadomo, że no, wygrać z mistrzem Polski, no to jest też taka nie lada wyczyn. Tak, tak, tak. To nie tylko tutaj, bo u nas w okręgu jest tak samo bardzo dużo hodowców bardzo dobrych. W tym roku jest tak samo dużo już w trójce w Polsce hodowców z naszego okręgu. Także u nas w okręgu się wybić, to trzeba naprawdę trzeba lecieć i pracować z gołębiami. Oddział Kielce liczy około 2,5 tysiąca hodowców. Tak, tak, 2,5 tysiąca. No gołębi to tam nie wiem, ale gołębi to jest bardzo dużo, jakby to przeliczył. Gołębi jest bardzo dużo. Tak. Co tu jeszcze mi się chciało? No, w kategorii supermistrz, wicemistrz, open z całości spisu, no to pierwszy wicemistrz z 50, tak samo pierwszy wicemistrz. No i co? Lotniki oddziału, czyli samczyki najlepsze, to jest mam pierwszego, drugiego lotnika. Samiczka to jest druga lotniczka oddziału. No i roczna jest trzecia lotniczka oddziału. No i tak jak mówiłem, że nie wiem, czy to już powiedziałem wcześniej, ta samiczka 50-19 w kategorii C jest najlepszym asem z koeficjentem 5,75 koeficjent. No a te wyniki znowu się przełożyły na okręg Kielce, no to w Kielcach znowu zaś, tak jak mówię, już czwarty raz z rzędu, znaczy z rzędu, no czwarty raz w ciągu 6 lat. Mistrzem generalnym, w kategorii maraton tak samo mistrzem, w kategorii intermistrzostwo wicemistrzem. W kategorii zespół lotników pierwszy przodownik, kategorii supermistrz drugi przodownik, kategorii B drugi przodownik, najlepsza samica w kategorii C 25-80 koeficjent. Tak jest. Myślę, że na temat wyników powiedzieliśmy... No jeszcze bym tu się chciał powiedzieć, jak w Polsce to wyszło, bo to pasuje powiedzieć. W kategorii... Tak, tak, kategorii GMP 47 przodownik. No najlepiej to wyszło w maratonie. 10 przodownik Polski, czyli 13 miejsce. W kategorii B 24 przodownik i kategorii intermistrzostwo na 3 kraje 42 miejsce. I myślę, że na temat wyników na tym zakończymy. Myślę, że no, czy lepsze, czy gorsze te wyniki, ale jakiś ten poziom jest utrzymywany przez te 6 lat, czy te 5 lat. Wszyscy słyszeli. W ciągu 6 lat 4 razy zrobić mistrza okręgu Kielce w kategorii generalnej, to myślę, że... Tak, no to tak jak mówię, pomimo to, że u nas jest bardzo silny okręg, co roku jest zawsze któryś tam hodowca jest w mistrzostwie Polski, to się udaje coś tam ugrać, znaczy ugrać, no coś się udaje wygrać, że tak powiem. No tak, zdecydowanie. Myślę, że w kwestii wyników to będzie na tyle, przejdziemy teraz do tego, żeby pokazać gołębie na aukcję. Które przygotowałeś. Będzie to... Myślę, tak, zaraz pokażę. Myślę, że to gołąbki są godne uwagi. Teraz kolega Łukasz przedstawi tutaj gołębie, które będą do zakupienia na stronie, na portalu aukcyjnym gołąbwsieci.pl. Łukasz, powiedz, co to są za gołębie. To znaczy, chciałbym przedstawić pierwszego gołąbka. To jest gołąbek wywodzący się
z ojca strony, to jest syn ciemnego 9570. To jest półbrat do tej samicy mojej najlepszej w kategorii C ze strony ojca, do tej 5019, która w okręgu Kielce ma tam, no już jak mówiłem, pierwsze miejsce w kategorii C, w oddziale pierwsze miejsce w kategorii C. To jest pierwszy gołąbek. Tak jest, można zobaczyć jego skrzydełko, gołąbek jest na ostatnim piórku, ostatnie piórko już spierzył. Także już jakiś czas temu powiedziałem Łukaszowi, żeby te gołębie dla mnie zostawił. Także Łukasz mówi, że gołębie są... No myślę, że te gołąbki, które są tutaj przeznaczone, to są gołąbki... No to co u mnie leci najlepiej, no rodzeństwo czy półrodzeństwo tych gołębi u mnie leci i robi wyniki. No. Tak, teraz przejdźmy może do prezentacji kolejnego gołębia. Tutaj mamy puchary. Cała ściana z pucharami. Łukasz sobie zagospodarował pokój specjalny na to, bo tych sukcesów przez ostatnie lata trochę się pojawiło. Kolejnym gołąbkiem, którego przedstawiam, bo to wcześniej nie powiedziałem, tam to jest samczyk, co wcześniej przedstawiłem. Teraz też jest samczyk i to jest tak samo, to jest wnuk znowu do ciemnego, po takim gołąbku zimbredowanym, bo tu jest 95-70 łączony na córkę, czyli ojciec tego gołąbka jest mocnym imbredem na tego mojego Van Luna. A od strony matki tu jest znowu z Marcina Campinosa gołębi, z jego najlepszej linii, tej samicy Goldie, która u niego najlepiej latała. 4 razy miała też pierwszy konkurs, także no, myślę, że też gołąbek taki godny uwagi. A nie powiedziałem jeszcze o tym starym właśnie ciemnym 95-70, ale to później powiem, jak go pokażemy, ile już on ma pierwszy, ile jego dzieci i wnuki mają pierwszy konkurs. To jest drugi gołąbek, też myślę, że się nadaje już do parowania. No tam jest na siódmej lotce. Gołąbek numer 3. Gołąbek numer 3 to jest numer 44. 89, nie wiem, tamten numerek czytałem, czy nie, to czytałem. Czy tamtym gołębie nie czytałem chyba. Właśnie, chyba nie przeczytałeś, także tam? Może wrócimy do tamtego gołąbka. To był jaki numer? 4455. Czyli gołąbek numer 2 to był gołąb o numerze 4455 samczyk. Samczyk, tak jest. Teraz jest kolejny samczyk o numerze 4489. Widać, że gołąbek brudno-niebieski. Z dwóch stron na gołębie Hurrikan. Tu jest z jednej strony na gołębia 29-29. To też jest jeden z najlepszych gołębi u mnie w rozpłodzie. Już tak samo wydał mi bardzo dużo dobrych gołębi. Jego z tego gołąbka półbrat ze strony ojca. Źle mówię, półbrat ze strony matki. Był liczony tak samo do czwartego przodownika w kategorii B. Jego półbrat był tak samo drugim lotnikiem w konkursie redakcji w Polsce. Pokażemy może, jak ten gołąbek wygląda. A z drugiej strony jest na samicę 137, a 137 samiczka, no to jest córka ciemnego i Hurrikanki 106-50. Tak samo jedna z najlepszych moich samic rozpłodowych. Widać, że gołąb bardzo nerwowy, jak to Hurrikan. Bardzo nerwowy. Impulsywny. I tak samo myślę, że do dołączenia na się nadaje, bo tak samo jeszcze dwa piórka mu zostały do spierzenia. Także widać, że gołąbki, myślę, że są w bardzo dobrym zdrowiu, no bo no, koniec stycznia, a gołąbki się jeszcze pierzą. Tak jest. Teraz przejdźmy do kolejnego gołąbka. Kolejny gołąbek to jest barwy niebieskiej o numerze 4413.
Jest to samczyk. Pokażemy go może. Jest to samczyk. Z góry to jest po synie 29, co przed chwilą mówiłem o tym gołąbku, że też jest super w rozpłodzie. A z dołu znowu jest po pełnej siostrze tej 3289, mojej tej najlepszej samicy lotowej. Jako roczna co była pierwsza w Polsce, jako w B kategorii była siódma w Polsce, no i wyczynia była piąta w Polsce. I co chcę powiedzieć, jego półbrat tak samo jest, w zeszłym roku w kategorii B miał 9 bodajże coś koeficjent. I tak samo by pierwszy, szósty na oddział i w tym roku nawet z tego ciężkiego maratonu jego półbrat siadł czwarty na oddział i bodajże tam w rejonie, źle, czwarty chyba na, w rejonie i czwarty na oddział. Także myślę, że też gołąbek jest, ostatnie piórko już pierzy, też się nadaje do dołączenia, tak, do parowania. Kolejnym gołąbkiem to jest gołąbek o numerze 4433. Jest to barwy niebieskiej. To jest praktycznie gołąbek zimbredowany z najlepszej mojej samicy tej rozpłodowej, czyli półbrat do 3289 od strony matki, bo matka jest 1684. A znowu dziecko 3289, czyli 5370 jest wnukiem tej samicy 1684, czyli tu jest kojarzenie w dziecko dwóch najlepszych lotników, czyli jej córki, czyli wnuk łączony jest na babcie. Także gołąbek jest widać, że taki jest widać, że jest, tak, ale tu jest gołąbek widać, że to jest na te właśnie ferworty, na te drapy jest gołąbek trochę większy, taki z budowy i piersity, bardzo ładny gołąb. To jest też tak samo samczyk. I tak samo jest na ostatnim piórku, także widać, że gołąbki zdrowe. Myślę, że się będą łączyć dobrze. Kolejny gołąbek to będzie teraz samczyk? Teraz mamy samiczkę. Kolejnym gołąbkiem jest samiczka o numerze 4430. Co tu chcę powiedzieć? Tak samo to jest gołąbek z syna 33-31, czyli tego mojego słynnego sumo z tej złotej pary. A z drugiej strony znowu ta samica 1684, ta drapka, co właśnie mi wydaje takie super gołębie rozpłodowe i lotowe. No to w połączeniu z drugiej strony na hurikankę tak samo, ale tu jest znowu z dołu, tutaj jest na stronę tak samo ciemnego, wnuka, prawnuka ciemnego. Także z tego 73-81 tak samo już miałem gołąbka, który by w kategorii A drugim trzecie miejsce zajął w kategorii A i był reprezentantem na ogólnopolską wystawę. I też samiczka, myślę, że już też ostatnie piórko jej dorasta, także też się nadaje do parowania. Odłożymy. Tu też myślę, że jest bardzo fajny gołąbek. Jest to samiczka o numerze 191. Pokażemy ją może. Tak, tu jest pełna siostra tej samicy, o której mówiłem, że dwa razy z maratonu mi siadła pierwsza. Znaczy pierwsza u mnie na gołębniku i to był, znaczy z pierwszego maratonu to była pierwsza na gołębniku, a z drugiego maratonu, tego bardzo ciężkiego, zajęła drugie miejsce na oddział, drugie miejsce na rejon i bodajże z 500-ki, jak z dwóch 500-ek tak samo takich ciężkich też siadła czołowo na oddział. Także myślę, że z tego gołąbka też, a jeszcze to chcę to powiedzieć, jej półbrat tak samo był, źle mówię, półsiostra była 10. lotnikiem w Polsce w konkursie redakcji. Ze strony ojca.
parejować. Już się łączą w pary. Łączą się w pary, tak do parowania są przygotowane. I już pokazujemy dalej. Jest to samiczka barwy niebieskiej. To jest samiczka pierzy, a nie powiedziałem jaki numer, 4432. Jest to wnuczka znowu do tych dwóch super lotników, tego mojego słynnego Jaguara 3072, który był 16 najlepszym lotnikiem oddziału i wnuczką do tej szalotki, tej asicy mojej 3289. No nie powiedziałem, ale tam też miała dużo takich czołowych, miała bodajże 3 razy drugi konkurs, 3 razy trzeci. No nigdy nie udało się jej wygrać, ale zawsze przegrywała z moimi gołębiami. Przez 3 lata robiła wyniki po prostu, przez 4 robiła lata wyniki super, także... A z dołu znowu jest to wnuczka do Skyfightera od Andreasa Drapy. A Skyfighter, jak wiadomo, to był bardzo wyjątkowy gołąb. Nie wiem, czemu nie poszedł na olimpiadę, ale bardzo dużo miał pierwszych konkursów. Także myślę, że z góry tu jest też z drapów i tu jest łączone na drapy. Myślę, że do hodowli, a w tym roku co bym chciał powiedzieć, no te gołębie tak samo u mnie, jak i u większości hodowców, bardzo się dobrze spisują z gołębi od drapy. Także myślę, że ktoś, kto nabędzie tego gołąbka, to też mi się wydaje, że coś z tego wyhoduje. Przejdziemy do kolejnego gołąbka. Tutaj mamy za nami taką ścianę ze zdjęciami gołębi. To są też niektóre trofea. No tu jest na tym zdjęciu jest ta 1684, no to jest ta samica, właśnie ta drapka, co wydała już bardzo dużo dobrych gołębi w rozpłodzie, jak i gołębi lotowych. No tu w środku jest ta moja właśnie gwiazda 3289, no i z prawej strony jest ten 331 sumo. No to myślę, że większość już tych dzieci, co właśnie gołębi u mnie latają, to są już wnuki. No dziecko też tam się jeszcze trafi, ale już praktycznie gołębi do lotu z tych gołąbków nie puszczam. Bardziej już hoduję gołębie, imbreduję, hoduję gołębie do rozpłodu bardziej z tych gołąbków. Bo to są gołębie wiekowe, no i pasuje coś uchować do rozpłodu. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 4429. Jest to samiczka. I zaś z góry tu jest syn ciemnego, tego 9570, zimbredowany na swoją wnuczkę, czyli to jest syn z... Pokażemy może gołąbka tutaj. A z drugiej strony, z dołu, to jest samiczka 5522, to jest od Jarosława Grzankowskiego. To jest, jej matka jest córką olimpijki w kategorii B. W 2017 zajęła drugie miejsce z koeficjentem 12,280. Także no myślę, że no te swoje gołębie łączy na takie gołębie z pochodzeniem. Także myślę, że byle czego nie wprowadzam. A widzę, że już w tym roku się troszeczkę też gołębi tak samo zaczyna pokazywać. Zobaczymy jak dalej. No swoje gołębie znam, wiem, że gołębie dobrze przekazują geny. Także myślę, że powinny się kojarzyć z innymi gołębiami bardzo dobrze. I kolejny gołąbek. Jest to samiczka. Takiej może mniejszej budowy. Pokażemy ją. I już pokazuję. Tak samo ostatnie piórko już pierzy. Tak samo tu jest, babcia jej była, czwarte miejsce zajęła w kategorii wyczyń z 2 lat. Jej babcią jest pełna siostra samicy 3289, czyli 6239. Tak samo był to gołąbek w oddziele bodajże pinczów, tak samo, jak się nie mylę, w 2000.
2018 roku w kategorii był A najlepszym gołębiem, w kategorii był B tak samo najlepszym gołębiem, w kategorii był H drugim gołąbkiem. Także jej babcia tak samo bardzo dobrze latała. To jest, jej babcia to jest znowu córką tak samo tej pary 33-31 i 16-81. A znowu z góry jest ojciec. To jest gołąbek zimbredowany. Hurrikan na zimbredowany syn Hurrikana 51 łączony na brata Hurrikana 51. Także myślę, że też gołąbek jest taki z górnej półki dołożonych gołębi i też widzę, że te gołębie się sprawdzają u mnie. Bardziej może się tu wlęgła na gołębie na Hurrikany, bo jest mniejsza. No maścią jest jednak te gołębie moje, ale tutaj widzę, że takim budową jest tak na Hurrikany, mniejszy ten gołąbek jest. Ale to myślę, że też się będzie u kogoś się spisze, bo to jest naprawdę geny ma gołębi bardzo dobrych. I tak samo gołąbek jest na ostatnim piórku, też ostatnie piórko pierze, także się myślę, że się będzie kojarzyć. Nie wiem, numer czytałem, czy nie czytałem, już nie pamiętam. Chcę jeszcze powtórzyć. 6700 numerek, myślę taki znaczny specjalnie, ale jest tutaj już taki, bo te gołąbki praktycznie poniekąd w większości to bym sobie zostawił do rozpłodu, ale jest już ich za dużo, a doradzia chce dać na tego właśnie gołąb sieci, gołębie chce dać konkretne, bo też wiem, że zaczyna tą aukcję, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Także, że ktoś myślę, że ktoś jak te gołąbki zakupi, wylicytuje, myślę, że się gołębie sprawdzą. Dziękuję Ci bardzo, że w ten sposób podszedłeś do tematu. Nie ukrywam, już jakiś czas temu Ci zawróciłem głowę z tym, bo No te gołąbki już tam nie jeden tam chciał, ale powiedziałem, że te gołąbki nie, bo są zostawione do Radka na aukcję. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że ktoś, kto, tak jak mówię, wylicytuje, będzie z tego zadowolony, bo naprawdę z tych moich najlepszych gołębi tutaj, tak jak mówię, i z tej, do tej dziewiętnastki i tutaj na te dwie pary złote jest, są gołębie się wywodzą i myślę, że no są gołębie w rodzinie, a jak są gołębie w rodzinie, to myślę, jak ktoś weźmie, choćby do siebie pokrzyżuje, że na pewno coś wychowa, no. Bo już paru hodowców, tak jak mówię, pobrało gołąbki, z gołąbków jest zadowolonych. Wiadomo, że jak pójdzie do dobrego hodowcy, to i gołąb się pokaże, a jak pójdzie do złego hodowcy, no to i zmarni gołębia. Czyli i ty. Mamy już wszystkie gołębie, pokazaliśmy? No, to już są wszystkie te 10 gołębi na aukcję, co będą u Radzia na gołębiu w sieci. Aukcja już niedługo pojawi się na stronie gołąbsieci.pl. No ale jeszcze pomimo to chciałbym pokazać właśnie to na sam koniec tego naszego filmiku. Chciałbym pokazać te dwie pary, które właśnie mi przyczyniły się do tego wyniku. I myślę. Także przejdziemy jeszcze, żeby zaprezentować. Co bym chciał? Jeszcze życzę wszystkim hodowcom, żeby trafiły tak gołębie, takie pary, jak ja trafiłem, i to każdemu hodowcy jednemu życzę. Za chwilę je zaprezentujemy i. Bo ja, tak jak powiem, pracuję w delegacji. Czasu może dla gołębi tyle nie mam, bo niektórzy się dziwią, że mnie nie ma w domu, a gołębie lecą. Mi się wydaje, że no, dobre gołębie. Żona też tak samo trochę pojęcia do tego ma, przy gołębiach ma pojęcie coś tam zrobić, podać i no i mi się wydaje, że to wszystko współpracuje dobrze i myślę, że to są zasługa tych właśnie tych wyników, że takie wyniki są. Tak, także teraz pokażemy dwie główne pary rozpłodowe. A na samym końcu pokażemy tą najlepszą samicę, z 13 roku i tego jaguara. Także przedstawimy jeszcze koledzy tutaj 6 gołąbków z rozpłodu. Pierwszy gołąb to będzie, można powiedzieć, słynny. Słynny mój. Każdy hodowca mnie rozpoznaje po tym gołębiu. Także to jest najlepszy mój gołąb rozpłodowy z tej pary złotej numer 1. To się wywodzi z Van Lunów. Ten gołąbek pochodzi od Stanisława Szczypiora. Ten gołąbek, z tego co wiem, u mnie w pierwszym, w drugim, w trzecim pokoleniu tylko u mnie wydał 32 razy pierwszy konkurs. Tam drugi już nie pamiętam, musiałbym wziąć rodowód, ale też myślę, że około 22 konkursów, 15 trzecich konkursów tylko u mnie. A z tego co wiem, u innych hodowców te gołębie tak samo dobrze latają. No i
ta 19, co jest w tym roku u mnie tak super latała, tak, tak, to jest jego wnuczka. 34,06, praktycznie 3 lata tak samo pod rząd w okręgu Kielce wygrywała. Wychodziła z okręgu Kielc na wystawę ogólnopolską w kategorii maraton. Także tak samo ta samica, jego córka, znaczy nie jest tylko jego, bo praktycznie zawdzięczam jemu i tej hurikance, zaraz ją pokażę. W 2016, co byłem trzeci w Polsce w kategorii GMP, to praktycznie 6 gołąbków z tej pary robiło mi wynik do Generalnego Mistrzostwa Polski. Także no naprawdę dla mnie, no myślę, że no zobaczymy. W zeszłym roku jeszcze coś mu się udało wyhodować z niego. Zobaczymy jak w tym roku, bo to już gołąbek jest 14-letni. Okaże się wszystko na wiosnę. Myślę, że on nawet nie wygląda na ten swój wiek, ale... Zdecydowanie nie wygląda. No, mówię bardzo. Pokażemy go może jeszcze raz tutaj. Gołąbek 14-letni. No i w większości z tego gołąbka, no to jest gołębi, myślę, że tam koło 10 synów, koło 8 córek jest na gołębniku rozpłodowym, bo na lotowym to już jego córki nie ma żadnej, są wycofane do rozpłodu. Bo z tego gołąbka tak samo, to praktycznie już od 3 lat, czy od 4 lat gołębie są tylko do rozpłodu hodowane. Teraz pokażę może tą hurikankę. Tu jest właśnie ta hurikaneczka, to jest gołąbek budowy może nie dłużej. To jest od Radzia Mało Lepszego, to jest wnuczka hurikana 51, syna 18-18. Gołąbek nieduży, no ale w połączeniu z tym ciemnym, no nie tylko z ciemnym, bo tak samo z synem 29, w imbredowaniu na 30-72, no wydała tak samo bardzo dużo gołąbków do rozpłodu, jak myślę, tak samo gołębi lotowych, bo praktycznie to trzeba powiedzieć, że te wyniki to tak samo dzięki temu ciemnemu, dzięki niej człowiek osiągnął. Tak samo, no, tu jest widać, że to jest hurikany, jak ktoś chce bardzo tak rozpoznać, to właśnie to jest to odcięcie białe, takie na brzuchu. To jest taka, tu może tak pod spodem będzie widać, o, może z tej strony. Takie odcięcie białe i to są gołębie właśnie przeważnie z hurikana. Aha, co chcę powiedzieć, bo ten hurikan, bo hurikan był łączony z kilkoma samicami, ale z tym gołąbkiem, z tą fineką 730, prawdopodobnie z tego co wiem, wydawał najlepsze gołębie do rozpłodu. Teraz pokażemy drugą moją parę, która też wydała super, super bardzo dużo gołębi dobrych. Tu jest ten mój słynny Sumo. Tu są zaś gołąbki trochę większe. Przez to go nazwałem Sumo. To on właśnie mi wydał tą samicę 32,89. Wydał mi samicę 62,39. Wydał mi gołąbka w zeszłym roku, co by w kategorii maraton, 62,15. Który tak samo w kategorii B też w zeszłym roku dorobił, tam koeficjent tam bodajże, nie wiem, nie pamiętam ile tam, 30 chyba, czy 32. Ale co chcę powiedzieć, no jego ta 32,89, no to na tą chwilę to jest najlepszy mój gołąb na gołębniku, jaki kiedykolwiek miałem, bo to jako roczna ona miała już 13 konkursów, była najlepszym gołębiem Polski w konkursie redakcji. Jako dwulatka już była piąta w wyczynie w Polsce, w okręgu bodajże wtedy wygrała. Jako trzylatka w kategorii B była siódma w Polsce. Gdybym ją postawił w kategorii D, też myślę, że była siódma w kategorii. Byłaby siódma w Polsce w kategorii. W kategorii C, jakbym postawił, byłaby czwarta w Polsce. Także te gołębie potrafią, tak jak mówię, no nie tylko na krótkim dystansie, tylko na każdy... To są gołębie według mnie na Alfa Rund. Na Alfa Rund. I zaraz przedstawię jeszcze... A jeszcze nie powiedziałem o nim, bo to jest z jednej strony to jest znowu od Radzia Mało Lepszego z gołębia 16-19, czyli syna, nie syna, bodajże syna, syna Fineki, tej 5000
źle mówię, wnuka Fineki 5000 i u tego Waldka Piszczały, to ten faraon tak samo, no to jest, to było u Radka i u Waldka, to były dwa do siebie półbracia od strony ojca. Czyli to jest prawnuk do Fineki tej 5000 w połączeniu z na deklaczkę 219 od Radzia Małolepszego, bo tak budowę to trochę też odziedziczył, mi się wydaje, po matce na deklaki tak samo. Ale nieważne, ten gołąbek tak samo wydał bardzo dużo gołębi. W rozpłodzie tak samo i jego i ta 5019 tak samo jest jego wnuczką, bo zaś jego córka w połączeniu na syna ciemnego, no to właśnie wydały tą 5019. Jego wnuczkiem ten jest ten gołąb 40-47, co mówiłem na gołębniku lotowym. No ten najlepszy lotnik 62-15 tak samo jest jego synem. No myślę, że tak samo gołąb super, super, super trafiony. I widzę, że te gołąbki te w połączeniu na tą drugą parę na dzieci czy na wnuki bardzo dobrze się tak samo, no u mnie rewelacja, na lotach z rewelacją. No i chciałbym przedstawić jeszcze tu jedną samiczkę. Ciemnego nie bij mi tutaj ojciec. I tutaj tak samo jest samiczka, bo kiedyś była łączona tego 33-31, bo teraz te gołąbki, tak jak i ona, to były imbredowane przez 2-3 lata, są praktycznie imbredowane na dzieci, na wnuki. Tak samo patrzę już pod względem hodowli, bo to są gołębie wiekowe. Tak jak ten 331, to jest gołąb tak samo z 11 roku, także gołąbek już w tym roku ma 10 lat. A ona znowu z kolei jest z 2009 roku, także ona ma już 12 lat. No jeszcze w zeszłym roku się bardzo dobrze lęgła. Praktycznie zawsze dwa jajka znosi, tam może raz zniosła jedno jajko, a tak to dwa jajka jeszcze nosi. Też mogę powiedzieć, że ona no wydała z nim, no to jest matka 32-89, tak samo wydała super gołębie. No. Też tak samo, już nawet nie wiem ile tych pierwszych konkursów, ale naprawdę te gołębie tak samo potrafią wygrywać. I dzieci, ten Andrzej Skóra, ten co jest właśnie szósty przodownik w Polsce, to wziął właśnie dzieci tej samiczki i tego 331 i to gołębie, no już mu, tak jak mówię, no wynik jest w Polsce bardzo dobry i wydały gołębie super, nie? Chciałbym teraz przedstawić, tą właśnie gwiazdę, co cały czas mówię o niej, tam, no w tym roku, znaczy w 2020 tak samo jej córka jest liczona do kategorii maraton, tak samo już i była pierwsza i trzecia na oddział. No ta samiczka, myślę, że ona trzy razy była druga, trzy razy była trzecia. No w dziesiątce to na pewno miała z 15 konkursu. Mówię w dziesiątce. No tak dobrze mówię. 15 konkursów gdzieś w dziesiątce. I to jest taki gołąb inteligentny, że myślę, że tylko żeby umiała mówić, to by powiedziano wszystko. Myślę, że miała być zapowiadać. Tak jest. Latanie. A tu jest następny gołąbek. To znowu jest syn ciemnego i hurikanki. I tak samo tego gołębia. To jest tak samo super gołąb rozpłodowy, tak jak i ta z tyłu za mną, 32-89. To jest gołąbek 30-72. Mój słynny jaguar. Tak samo gołąbek. To jest właśnie ta córka, co mówię, co była w maratonie i w kategorii B. To jest jej i jego. No i tak samo w 2016 on się przyczynił właśnie do tego wyniku. W 16, bo ja go w 16 już wycofałem, bo w 17 już on już nie, był nielotowany. W 16 5 lat był lotowany. Jako 5-letni gołąb jeszcze zrobił 14 konkursów i tak samo przyczynił się do tego generalnego do tego trzeciego miejsca. Chciałem zaprezentować, pokazać je, jak one w ogóle nie reagują na nas. One były kiedyś w parze, no teraz nie są, bo tak jak mówię, no jego łączę, na tą hurikankę łączyłem, a ją znowu na tego 3-3-1. Tylko z niej nie udało mi się wychować, tylko dwa samczyki wychowałem, no i muszę dla siebie w tym roku zatrzymać. Może na przyszły rok zobaczymy, jak to się będzie wszystko chowało. Ale to są moje, no takie gwiazdy, dwie pupile. Gwiazdy, pupile, o pupile. Można powiedzieć pupile, chyba musisz z nimi dużo czasu... Bo ona nawet jak roczna, no to praktycznie do drugiego lotu miała samczyka, a potem samczyk zginął i praktycznie zrobiła 13, może by zrobiła więcej 14, tylko chciałem polepszyć, no pokazałem jej samczyka, no ale to się, zamiast się polepszyło, to się pogorszyło. Chciałbym dopowiedzieć jeszcze coś o tych gołąbkach.
Bardzo dużo tych gołąbków jest z tej pary w rozpłodzie. Tak samo się spisują bardzo dobrze jako gołębie rozpłodowe. Tak samo są przeznaczone do rozpłodu. Nawet u kolegi Karola, córka tej gołębi, wnuczka tej gołębi wydała tak samo bardzo dobrą samiczkę. W zeszłym roku bodajże w oddziale suchedniów miała 5 coś w kategorii C. Miała dwa razy chyba pierwszy i raz piąty na oddział konkurs. Także no, myślę, że tak samo jak i on, jak i ona są bardzo dobre gołębie w rozpłodzie. Także na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Myślę, że jeszcze nie raz tutaj hodowlę kolegi Łukasza odwiedzimy i będziemy śledzić dalsze losy jej. Ja też bym chciał podziękować koledze Radziowi za przybycie, że po prostu poświęcił czas na to, żeby nagrać ten filmik. No i żeby tak samo, bo on zaczyna ten portal aukcyjny po raz pierwszy, tak samo, żeby to wszystko mu wypaliło, żeby mu się wszystko powychodziło jak trzeba. Także dziękujemy hodowcy i dobry lot dla wszystkich. Dziękuję również.